To jest na pewno bardzo ważny dla mnie film, jeden z ważniejszych filmów jakie w życiu zrobiłem, dlatego że to jest przede wszystkim dlatego że było fantastyczne spotkanie z niesamowitymi ludźmi, począwszy od Piotra aż skończywszy na Michale Urbaniaku, z którym miałem wielką przyjemność pracować, a co do którego nie wiedziałem o nim nic poza tym, że jest wybitnym muzykiem, a okazał się jeszcze przy tym fantastycznym człowiekiem, przyjacielem i świetnym zawodowcem. Natomiast nie tylko z tego powodu, również dlatego, że to jest film mądry przede wszystkim. To jest mądra historia, która opowiada o relacjach trzech facetów w różnych pokoleniach. Tak? Czyli ja jestem, akurat moim udziałem było opowiedzenie o bohaterze, który jest, który jest w moim wieku mniej więcej. I też mi to dało wiele okazji do przemyśleń na temat tego, jakie jest moje życie, czy moje relacje między mną a moimi bliskimi są. Tak fajne, jak powinny być między dziadkiem i wnukiem, na przykład tu w tym filmie, czy ja nie popełniam jakichś błędu, więc w tym sensie to na pewno dla mnie była też jakaś lekcja, prywatna lekcja, na którą y, mogłem sobie przy tym y, pozwolić. To ktoś z kolegów mi uświadomił tę sytuację, jak rozmawialiśmy przed rozpoczęciem zdjęć, że nie będę miał łatwo, bo z której strony nie spojrzę, będę miał ludzi, którzy debiutują. To jest i Piotr i Krzysztof, i, nie, i, i, i Michał, i Krzysztof. Piotr, oczywiście nie. Natomiast ja sobie tego nie uświadamiałem do tego momentu. Przyznaję szczerze, jakby Piotr nie musiał mnie długo przekonywać do przyjęcia tej roli, dlatego, że dał mi scenariusz, który, jak przeczytałem, to okazało się, że on jest pełny. Ja dawno nie czytałem tak dobrze napisanego tekstu, w którym właściwie nie zmieniałbym nic, nawet dialogów, co się naprawdę no, rzadko zdarza, jeżeli chodzi o. O, o naszą pracę. Zwykle jakieś mamy do nich pretensje, do tych tekstów, które czytamy, a tutaj nie. Tutaj właściwie wszystko wydało mi się jasne, wszystko wydało mi się w odpowiedni sposób ujęte, napisane, zaanonsowane i ja niczego tutaj nie chciałem zmieniać. Potem jeszcze w trakcie prób, co też było zjawiskiem nietypowym, jeżeli chodzi o polską kinematografię, bo. Próby żeby odbywać próby przed rozpoczęciem zdjęć do filmu to się nie zdarzało w polskim filmie przynajmniej nie do tej pory. A tutaj mieliśmy, nie wiem, 10 czy 12 dni prób regularnych, kiedy spotykaliśmy się dzień w dzień i rozważaliśmy co i jak zagramy w kolejnych scenach. Dzięki temu też ta praca potem na planie była dużo łatwiejsza, bo nawet jeżeli zmieniały się warunki w sensie fizycznym, bo my to robiliśmy gdzieś wewnątrz w jakimś pomieszczeniu, a byliśmy w plenerze na przykład, to już relacje pomiędzy nami były w konkretnych scenach wybudowane i jakby ta temperatura dużo łatwiej była osiągalna przez nas. Dlatego to była naprawdę wielka, wielka frajda. Ja nie radziłem się Michała, jak mam grać na fortepianie czy na pianinie, dlatego że Michał jest wirtuozem w, w trochę innym, jeżeli chodzi o, o inne instrumenty, bo jest wirtuozem skrzypiec i, no i saksofonu, bo Michał, przecież saksofon fantastycznie potrafi też na nim radzić. Natomiast co do co fortepianu czy pianina, pewnie gra gra, bo pokazał to, że gra, natomiast gra nie tak dobrze, jak na tych instrumentach, które wspomniałem wcześniej. Natomiast ja na fortepianie nie gram w ogóle. Grałem swego czasu w życiu na akordeonie miałem taką kilkuletnią przygodę z tym instrumentem. Natomiast ona się zakończyła jakieś, jak sięgnę pamięcią, pewnie 28 lat temu i od tamtego czasu z klawiszami nie miałem wiele wspólnego, chyba że z filmowymi klawiszami w więzieniach, powiedzmy, w filmach Władka Pasikowskiego, powiedzmy. Albo przy odwróconych, takiej produkcji, którą robiliśmy. Dla jednej z telewizji, natomiast tu nie, tu nie. I cieszę się, że, że potem takie głosy się pojawiły, że to jest wiarygodne dosyć. Bo ja musiałem trochę poćwiczyć, potrenować, żeby, żeby tę wiarygodność uzyskać. Ale troszkę potrenowaliśmy przez kilka dni z panem, który mnie tego uczył w Łodzi, już kiedy tam robiliśmy te sceny. No i musiałem się kilku akordów początkowych nauczyć, żeby te Aria Karbilka. Zagrać w tej finałowej scenie żeby to wypadało wiarygodnie, żeby było widać, że jednak wirtuoz siedzi za fortepianem, a nie melepeta.